Kochani, dzisiaj taka kuchnia trochę orientalna u nas jest. Zrobiliśmy już falafel, a teraz zrobimy domowy hummus, w którym to hummusie użyjemy ważne warzywa z naszej działki. To jest ten piękny jarmuż oraz szpinak trętwian, szpinak nowozelandzki. To są główne, podstawowe składniki hummusu. Hummus ma taką konsystencję kremową, więc będzie bardzo dobrym dodatkiem właśnie do czego? Do falafela. Wykonuje się hummus bardzo prosto, po prostu trzeba przygotować odpowiednie składniki i je zmiksować na gładką masę. Więc co będziemy potrzebować do przygotowania hummusu? Mam tutaj takie trzy liście jarmużu pokrojone w mniejsze kawałeczki. To może być jarmuż właśnie ten taki piękny, fioletowy. Zobaczcie, jakie piękne są, zdrowe te liście. Taki zimowy, już przemrożony jarmuż. Szpinak, ten szpinak jest zamrożony, ale też mogliście oglądać na naszym kanale, jak pięknie rósł. Ugotowana ciecierzyca tym razem, bo do falafela stosujemy ciecierzycę zaledwie namoczoną, surową, a tutaj mamy ciecierzycę ugotowaną. Gotuje się ciecierzycę zawsze z odrobiną sody. Sok z cytryny, pasta tahini. Pasta tahini jest to specjalna pasta, którą się kupuje do hummusu. I jest to pasta zrobiona z prażonych ziarenek sezamu i ma właśnie taki mocno sezamowy smak. Siemię lniane, cebula oraz ząbek czosnku, ale tradycyjnie ja daję 3 ząbki czosnku, kumin oraz sól i pieprz do smaku. Zaczniemy od zmiażdżenia w moździerzu siemienia lnianego. Może to być też siemię lniane, już zmielone, jeżeli takie macie. Natomiast gdzieś kiedyś słyszałam, że najlepsze jest właśnie siemię lniane, takie bezpośrednio roztarte przed użyciem. Ty, kochanie, lubisz hummus. Bardzo. No właśnie. Hummus lubisz, ale chyba będę musiała cię poprosić o pomoc w zmiażdżeniu tego siemienia lnianego. Troszeczkę to tutaj ciężko idzie. O, i kochani, mamy, mąż pomógł w zmiażdżeniu siemienia lnianego. I teraz po prostu wszystkie te składniki zmiksujemy, a potem możemy jeszcze ostatecznie doprawić solą i pieprzem, a jeszcze będą do tego potrzebne 2 łyżki oleju, więc trzeba też pamiętać o oleju. Czyli włóżcie, kochani, wszystkie te składniki do jakiegoś naczynia miksującego, do blendera i blendujemy to na gładką masę. No i kochani, mamy hummus, którego głównymi składnikami są działkowy szpinak i działkowy jarmuż oraz natka pietruszki, mogłaby być kolendra, ale dodaliśmy ziarenka kolendry. No i teraz poproszę ciebie, testera o spróbowanie. Konsystencja bardzo ładna. Kolor też. (Głos)
No powiedz, że coś. No poczekaj. Może powiem tak. Czegoś tu brakuje. Ewidentnie czegoś tu brakuje. Jest wystarczająco ostre. Dodałaś pieprzu. Kolendry. Bardzo fajnie. Kolendra też czuć ją. Ale zielonej. Natomiast brakuje jakiejś wyrazistości. Nie wiem. Nie wiem, co można by tu dodać jeszcze, żeby to smakowało jak faktycznie taki humus rasowy. Ale kochanie, ty musisz chyba sobie przypomnieć, jak smakuje humus. Bo ty lubisz humus, ale na przykład humus paprykowy. No tak. No właśnie. A humus paprykowy jest bardzo ostry. Od papryki ostry, więc nie czujesz tego, jak rzeczywiście smakuje humus. Poza tym tutaj trzeba pamiętać, że jednak głównymi składnikami tego humusu są liście szpinaku, jarmużu. Sam jarmuż, zobacz, nie jest jakimś wybitnym w smaku. Wybitną rośliną, prawda? No nie. No właśnie. A spróbuj z falafelem. No ale falafel też potrzebuje jakiejś wyrazistości, daj mi ten mniejszy kawałek. Czyli według ciebie jest to za mało wyraziste. Nie mogę. To nie mój smak. Sorry. Ale spróbujcie, może dacie jakieś, przyprawicie czymś innym albo więcej, nie mam pojęcia, no sam ten humus jest, wygląda fajnie. Wiesz co? Natomiast, no, moje kupi smakowe są inne po prostu, może dlatego. Może spróbuję jeszcze tego humusu takiego. Nieostrego. Może faktycznie nie pamiętam smaku. Jak ty mówisz, że ma ładny kolor i konsystencję, to przypominają mi się takie sytuacje, jak nieraz w pracy prowadziliśmy konkurs na jakieś stanowisko, taki konkurs personalny i przychodził taki kandydat, co nie wiadomo było, co mu powiedzieć, tak żeby go nie urazić, to wtedy zawsze mówiliśmy, ma pan bardzo przyjemny głos. Ojej, kochani, no, co ja mam zrobić? Nie to, że nie polecam tego, ale no, nie moje kubki smakowe. Może wam to będzie smakowało. A tobie smakuje? No mi smakuje, bo ja lubię takie potrawy z jarmużu, ze szpinaku. I mamy tego jarmużu tyle, podobnie szpinaku, więc szukam ciągle jakichś nowych pomysłów, żebyśmy nie jedli tylko na przykład tarty ze szpinakiem, ale żeby te dania były w jakiś sposób zróżnicowane, więc poszukuję różnych przepisów, żeby ci się to nie nudziło. Ale na pewno według konwencjonalnej kuchni jest to na pewno bardzo, bardzo zdrowe. Tak, na pewno. No. Kochani, myślę, że musicie sami spróbować. Po prostu spróbujcie. Czy wam to będzie smakować.